Noża wróg się poddał. O montażu Wladimira Folkowa. Zdaje się, że każde społeczeństwo musi raz na jakiś czas przeżyć w swojej historii fazę szpiegomanii. Zabarwione lokalnym kolorytem, ale w gruncie rzeczy zawsze takie samo polowanie na opłacane przez wraże siły czarownice. Od dobrych kilku lat, a od chwili wybuchu wojny na Ukrainie pełną gębą, trwało ono również w Polsce. Z tym, że nie chodzi w nim raczej o to, żeby faktycznie zdekonspirować ukrytych agentów wpływu, co zdyskredytować polityków, dziennikarzy, ekspertów, nie dość zgrabnie dostosowujących się do aktualnie obowiązujących narracji. A nie ma poręczniejszej i przy okazji bardziej zużytej inwektywy w polskim życiu publicznym niż ruska onuca. To kluczowy odcień lokalnego kolorytu polskiej szpiegomanii. Ulegający jej zdają się być przekonani, że agencje wywiadowcze są wynalazkiem znanym wyłącznie nad Wołgą, albo w łagodniejszej wersji, że służby specjalne wszystkich pozostałych państw to stowarzyszenia dobrodusznych altruistów, chcących wyłącznie dobra i pomyślności Polski, grające zawsze fair i bez wyjątku do tej samej co my bramki. Nasze myślenie o naturze i charakterze działalności wywiadowczej jest niebywale wręcz zachwaszczone stereotypami, intelektualnym lenistwem i co chyba najgorsze, zwykłym cynizmem. Powieść Wladimira Folkowa, choć w tym roku mija dokładnie 40 lat od jej wydania, jest więc lekturą jak najbardziej na czasie, mogącą oczyścić nieco glebę naszej wyobraźni. Sam Folkow jest jednym z tych autorów powieści szpiegowskiej choć do trafności samego tego terminu w jego przypadku trzeba nam będzie jeszcze wrócić, którzy mają za sobą doświadczenie pracy w wywiadzie. Obok Grahama Greena, Johna Le Carre, czy Ayana Fleminga, najwybitniejszym ze szpiegów biorących na emeryturze pióro do ręki. Właściwie nazywał się Władimir Wołkow. Był potomkiem białej emigracji rosyjskiej, urodzonym już we Francji, ciotecznym wnukiem Piotra Czajkowskiego. Studentem paryskiej Sorbony w czasie wojny algierskiej służącym dla francuskiego wywiadu. Na motywach tego epizodu biograficznego oparta jest jego powieść o prawca. Pisał nie tylko prozę. W pewnych kręgach kojarzony jest głównie jako autor monografii Dezinformacja oręż wojny, czy poświęconej temu samemu zagadnieniu pracy Traktat o dezinformacji Od konia trojańskiego do internetu. Jeśli mielibyśmy wskazać jakiś główny wątek, wokół którego osnute jest jego pisarstwo, a szczególnie montaż, to byłoby nim kłamstwo. U Folkofa jest ono nieuchwytne i wszechobecne jak mgła, ale bywa również konkretne, ostre i śmiertelnie niebezpieczne. Nie ma tu pościgów, strzelanin, wykradania informacji, mikrofilmów, zwyczajowego anturażu powieści szpiegowskiej. Jest za to sumienie, metafizyka, walka dobra ze złem. Tocząca się jednak nie wzdłuż frontów i kurtyn, ale wewnątrz dusz i sumień poszczególnych osób. Jedna z książek Folkowa nosi tytuł Kroniki Anielskie i opowiada o tajnych misjach agentów Pana Boga, od zniszczenia Sodomy aż po próbę zbawienia duszy Lenina. Montaż możemy z kolei uznać za kronikę diabelską. Opowiada o kuszeniu do złego i inicjacji w jego strukturach. Jest drobiazgowym instruktarzem opisem metod snucia sieci kłamstw tak szerokich, by wpadały w niecałe społeczeństwa. Główny bohater Aleksander Dmitrycz Psar, syn białego oficera rosyjskiego, zostaje zwerbowany przez Departament D, jak Dezinformacja, KGB do współpracy w charakterze agenta wpływu. Jego oficerem prowadzącym jest Jakub Moisiejewicz Pitman, który z kolei podlega wszechwładnemu dyrektorowi. Matwiejowi, Matwiewiczowi, Abdulrahmanowowi. Ta trzystopniowa konstrukcja jest wykorzystana przez Folkowa do zobrazowania subtelności i złożoności zadań stojących przed Arżą Dampfliance. Nasze dotychczasowe wyobrażenie tego, na czym polega praca wywiadu, przechodzi dzięki temu przez podwójne sito. Na honorowym miejscu gabinetu Abdulrahmanowa zawieszona jest drewniana tablica. Z wygrawerowanymi na niej scyzorykiem trzynastoma przekazaniami Sun Tzu. Pierwsze, poddawaj wątpliwość dobro. Drugie, kompromituj przywódców. Trzecie, wstrząśnij ich wiarą. Czwarte, posługuj się ludźmi złymi. Piąte, dezorganizuj działalność władz. Szóste, siej niezgodę między obywatelami. Siódme, podżegaj młodych przeciwko starym. Ósme, drwij z tradycji. Dziewiąte, zakłócaj aprowizację. Dziesiąte, rozpowszechnij zmysłową muzykę. Jedenaste, sprzyjaj rozwiązłości. Dwunaste, nie żałuj pieniędzy. Trzynaste, zbieraj informacje. Ich zastosowanie ma doprowadzić do odniesienia największego z możliwych zwycięstw. Opanowania nieprzyjacielskiego kraju, nietkniętego przy tym przez zniszczenia. Unicestwienie to przykra ostateczność. Sun Tzu snuje dalej swoją teorię Abdulrahmanow, Urodził się zbyt wcześnie. Nie dysponował środkami w pełni umożliwiającymi realizację jego genialnej myśli. My posiadamy odpowiednie środki. Możemy pokrzyżować nie tylko sztabowe plany wroga, co nie byłoby niczym nadzwyczajnym, lecz także wszystkie jego projekty, wszelkiej natury, od stopy urodzeń do literatury, od seksu do religii. A Pittman kontynuuje tę myśl w scenie werbunku Aleksandra Psara. Amerykanie mają bombę atomową. Wkrótce i my ją będziemy mieli. Efekt? Koniec łamania kości. To znaczy zawsze gdzieś, w jakimś kącie świata będą trwały potyczki, będą zabici, niestety, bohaterskie czyny i okrucieństwa. Tyle, że bez realnych konsekwencji, jak strącenie pionków na dalekim przedpolu, próba sił, nic więcej. Prawdziwie nowoczesna wojna Aleksandrze Dmitryczu nie pociągnie za sobą prawie żadnych zniszczeń materialnych. Będzie to wojna bardzo wydajna, ekonomiczna, jej zwycięzca będzie panem życia i śmierci na zdobytych terytoriach i wśród podbitych ludów. Będzie nimi władał w sposób bardziej suwerenny niż niegdyś królowie. Znajdujemy się u zarania nowej broni, wcale nieśmiercionośnej, wydajniejszej niż wszystkie dotychczasowe. Tą nową bronią są techniki, cytując towarzysza Mao, nadawania świadomości społecznej przeciwnika odpowiedniej formy. Sprawienie, by myślał tak a nie inaczej, a nie tylko to lub co innego. By sposób jego myślenia, a nie sama treść świadomości, uległ trwałej deformacji. Dzięki mass jednostki z powrotem odzyskają swoje znaczenie, będą miały kluczowy wpływ na decyzje rządzących, ale nie w sposób, w jaki rozumieją ich upodmiotowienie demokratyczne pięknoduchy, lecz raczej jako narzędzie w rękach wroga broń, a nie palec, który pociągnie jej spust. Zauważmy, że rozmowa ta toczy się w latach 50. XX wieku. Jeśli jak twierdzi w jej trakcie Jakub Pittman, telewizja stworzy nieograniczone wręcz pole do działania wywiadu, to jak określić skalę możliwości wywierania wpływu w epoce internetu. Punkt pierwszy w Wadamekum tajnego agenta wpływu to nigdy nie działać bezpośrednio, nie być w żaden sposób kojarzonym z siłami na rzecz których się działa, a najlepiej uchodzić za ich zaprzysięgłego wroga. Nigdy nie walczyć z przeciwnikiem na własnym ani na jego terenie, dobierać się do niego gdzie indziej, w innym kraju, innym kontekście społecznym, w innej dziedzinie intelektualnej niż ta, w obrębie której doszło do konfliktu. Widzi pan ten dzwon? Nie byje się weń pięścią. Wprawia się go w ruch przy pomocy sznura. Nasz sznur, Aleksandrze Dmitryczu, jest długi, bardzo długi. Sposoby, schematy wywierania wpływu dzielą się na setki typów i wariantów. Z grubsza okładają się one jednak w trzy archetypy – dźwigni, trójkąta i drutu. Mechanizm dźwigni polega na tym, że im większa jest odległość między punktem oparcia i punktem przyłożenia, tym większy ciężar może być uniesiony przy stałej sile nacisku. To odległość między tymi punktami tworzy dźwignię. Dlatego trzeba zawsze dążyć do jej powiększania, nigdy jej nie zmniejszać. O długości wywiadowczej dźwigni stanowi z kolei liczebność łańcucha pośredników – im jest ich więcej, tym lepiej. Oto Filip Macedoński chce zawładnąć Atenami. Czy posłuży się białą propagandą? Ateńczycy, będziecie szczęśliwsi pod moimi rządami. Nie. Zadowala się penetracją pacyfistycznej partii pod wodzą Eubuliusza, i Ateny spadają mu w ręce, jak dojrzała gruszka z drzewa. Pacyfiści byli dźwignią Filipa. Posługiwanie się pacyfistami Stało się zresztą procedurą klasyczną. Przekona się Pan o tym, gdy odbędzie Pan u nas staż. Z kolei wierzchołki trójkąta to: A. my, B. przeciwnik, C. materiał kontrastujący, oświetlający, odzwierciedlający nasz manewr. Walki z mocarstwem nie należy zaczynać od zrzucenia się przeciwko niemu, ale raczej zdyskredytowania go pośród jego sojuszników i klientów, czyli państw utwierdzających jego panowanie w świecie. A jeżeli naszym celem jest opanowanie jakiegoś kraju, to trzecim z wierzchołków, kontrastem, a bynajmniej nie drugim, czyli przeciwnikiem, będzie jego społeczeństwo. Pierwszy etap będzie polegał na rozbiciu tradycyjnych elit, drugi dyskredytacji przeciwnika, trzeci wreszcie neutralizacji samego społeczeństwa. Czasem udaje się przekształcić większość społeczeństwa w gigantyczną grupę gimnastyków. Podnieście lewą nogę, podnoszą. Podnieście prawą, podnoszą. Podnieście obie, spadają na cztery litery. Niekiedy natomiast trzeba przeciwnie podzielić społeczeństwo na miliony indywiduów. zatomizować je tak, aby każdy obywatel znalazł się naprzeciw maski gorgony, czując swą bezbronność, skłonny do kapitulacji. Tworzy się wtedy nastrój paniki. Czasem można się też posłużyć pseudo nadzmysłową rupieciarnią, przepowiedniami, wizjami, rasputinami wszelkiego kalibru. W każdym razie, gdy tylko mowa o mobilizacji mas, naprawdę chodzi o to, by je zdemobilizować. Kiedy się to osiągnie, gdy więc kontrast jest unieruchomiony i bezsilny, przeciwnik realny dostaje się w nasze ręce jak ubluzowana cegła. A drut? By go złamać, trzeba wyginać w obie strony. Agent wpływu nie jest tym samym co propagandysta, przeciwnie, jest jego zaprzeczeniem, absolutnym przeciwieństwem. Nigdy nie jest za, zawsze przeciw, rozdając karty, zmiękczając, rozklejając, rozwiązując, niszcząc, otwierając wszystkie zamki. Sowieckie, sowiecki agent d'influence nie może w żadnym razie uchodzić za komunista. Nie jest kapłanem żadnej zwiara, ani prawd, ale wiecznym błaznem, obojętnie czy na lewicy, czy na prawicy. Jego zadaniem jest nadwyrężanie istniejącego systemu, poddawanie w wątpliwość jego fundamentów. Propaganda Rebur jest propagandą totalną i całkowicie bezpieczną. Oczywiście tylko dla tego, kto ją uprawia. Spełniając tę rolę, pozostaje całkowicie bezkarny. Żadna ustawa, to znaczy żadna ustawa prawna na zachodzie, nie zabrania demontażu własnego społeczeństwa. Do czasu świętej chwili werbunku, Aleksander Psar był przekonany, że zostanie pisarzem. Ale po wizji przedstawionej mu przez oficera KGB. Rola agenta wpływu wydała mu się czymś nieskończenie bardziej pociągającym od literatury. Po co bawić się w teatrze cieni, wyobrażonych postaci, jeżeli można inscenizować prawdziwe morderstwa i inspirować prawdziwe miłości? Swą decyzję o przyjęciu propozycji Pittmana okrasza postanowieniem – będę złym duchem myśli francuskiej. A Wladimir Folkow, przyglądając się stworzonej przez siebie postaci, dodaje – że jak widać można być pompatycznym i nie mijać się przy tym z prawdą.